Dzień dobry wszystkim zebranym ku kochanym tu misiakom. Na Kostaplacie witam. O zdrowie pytam, ale nie bardzo o zdrowie, gdyż jesteście w ciemnej, że tak powiem, no, wiadomo, tak? Gdzie jesteście? Jesteście na południu. Znaczy, w sumie w centrum. Nieopodal linii frontu. Gdzie z jednej strony coś się pali, z drugiej strony jeżdżą tutaj ludowcy gasić pożar wywołany przez wielkiego metalowego ptaka, który przyleciał i zrzucił. Tak przynajmniej im pandę to może zaświadczyć. A zrzucił jajo. Pandę to się czuje jak w domu po prostu. Tutaj to wybuchy, to dżungla. Tutaj nie wiadomo co lata nad głową. Tutaj duchy wszędzie się pojawiają, bo ludzie umierają i można z nimi gadać, więc to jest świetne. To co teraz? A, no i oczywiście Kramer przyszedł do cię, Siergieju, z zeszycikiem, w którym sporządził bardzo skrupulatny rozpis tego, że macie żyć na 5 dni jeszcze. Z tych zapasów, co się udało wziąć. Pożyczymy, spokojnie. Chyba, że będziemy jeść połowę porcji. Patrzy się gniewnie na siebie. Będziemy żyć wtedy dwa razy dłużej. Gniewne spojrzenie. Banda wyciąga nóż, patrzy się na nóż i patrzy się na naszych przyjaciół kamerzystów. Panie majorze, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że będziemy mniej efektywni w walce. To jest solidny argument, chyba nie zaprzeczy pan. Chciałbym zauważyć, że póki co to mało walczymy, także... Argument odpada. A to poczekaj, to zaraz powalczymy o żarło. Tak, tak, bo wszystko wcześniej to było dlatego, że potrzebowaliśmy więcej motywacji. Bardzo podbija do Siergieja. Panie Siergiej, jest sprawa i to nie tylko o żarcie chodzi. No. Siergiej patrzy, czy towarzysz jest bardzo mocno naćpany, czy tylko trochę? No nie, w zasadzie cukierki z niego zeszły, że tak powiem, kiedy Kramer pokręcił się i chciał mu pokazać magię tej arkanicznej sztuki, którą zowie księgowością, to jakby jeszcze bardziej otrzeźwiał. Jak patrzysz na bandę, to widzisz, że ma taki niepokojąco trzeźwy wyraz twarzy. Rzadko to u niego widać. Rzadko w ten sposób wygląda. Więc możesz się czuć troszeczkę zaniepokojony. No. A ponieważ jest skąd jest, to widać, że wreszcie na jego twarzy wykwitła taka typowo liberyjska desperacja i marazm dnia codziennego. No, co tam? No to dziękuję, żeście mnie uratowali. No i tutaj z wami już się troszeczkę tarabanie. No ale wiem, że wy to jesteście najmusami, a ja tak tutaj bez żadnej płacy. Przyjmijcie mnie do zarobków, a to i z wami mogę w bój pójść. Taki poważniejszy. No, przypominasz sobie, Siergieju, że jakby tym, że pokonałeś pandę, to nie wiem, możesz sobie rzucić na wiedzę Afryka. To jest dokładnie w ten sposób, bo poprzez walkę wręcz się wybiera dowódców, tam skąd pandę pochodzi. Więc zyskujesz jego częściowy szacunek. Jeśli nie, zostajesz samcem alfa w tym stanie. Jeśli nie taki okazywany otwarcie, to taki skryty szacunek u pandy. Pokryłeś murzyna. Więc teraz gładasz. Tak jest od lat na czarnym lądzie. Zgodnie z naszą tradycją musimy zebrać się w takim razie w krąg i musisz przekonać wszystkich do siebie. Chciałbym przypomnieć, że tam panda jest czarny, a nie ty, Siergi, więc tutaj nie musisz robić plemiennych wieców.
Znaczy, ja już miałem wrażenie, że tu chodzi o rytuał, w którym oni ci jeszcze muszą naznaczyć swoim zapachem jak hieny. To jest. Nie, to jakaś lipa, to na pewno nie są zwyczaje białe. No to fakt. Mam się na to nie nabierze. Nie. A te angolańskie kultury to ja jednak poznam. Nie no, sprawa jest prosta. To są pieniądze nie moje, tylko są pieniądze wszystkich. Także jeżeli wszyscy się zgodzą, to myślę, że czemu nie. Tylko mówię, niech każdy wyrazi swoje zdanie. Ale panie Sergii, to pan tu jest szefem czy nie? No w końcu pan mnie pobił, a ja pobiłem tego drugiego, tego Stiepana. No to pan jest moim szefem, a ja będę jego szefem. Nie tak to działa. O kurwa. Spróbuj tylko murzynie, a przerobię cię na chorwackie kabanosy. Już raz nie pan próbował, to lipa trochę. Słuchaj, no właśnie o to chodzi między innymi. Poprzednio próbował użyć rąk, teraz użyję kurwa PKM-a. Kwestia taka, że musicie się dogadać, panowie. Także jak drogim bandę przekonasz Stiopana do siebie, to ja nie chcę potem mieć tutaj jakichś problemów non-stop, walk, potem znowu wchodzić między was, jak między małe dzieci, zajmować się wami tutaj, czy jeden drugiemu nie da popysku, albo czy kosy jakieś nie wbije między żebra, także jak załatwicie tą sprawę, to mnie nie interesuje. Przyjdziecie do mnie, powiecie oboje, że jest okej, okay, podacie sobie ręce, to działamy dalej. Czy patrzysz na także bandę? Piłeczka Mpande jest po waszej stronie. Widzisz takiego murzyna, takiego wojennego wycierucha, który na tym zjadł zęby i możesz spojrzeć na siebie, możesz spojrzeć na Stiepana i ty właśnie zdajesz sobie chyba sprawę, że to, czego żądasz, to jest kompletnie poza zasięgiem czymkolwiek. Po prostu, bo to jest pewnie taka sprawa, że jakby dług wdzięczności Mpande się troszeczkę kończy, no i on musi coś dostać, no bo inaczej nie wiadomo, co zrobi, tak? Może spieprzyć, albo może zrobić coś gorszego. Ale musisz zrozumieć też Siergieja, który to jest wojna, jest drużyna, która jest zgrana. Jest jeden gość, który przychodzi i no jest jakiś problem między nim a resztą drużyny. I w tym momencie Siergiej jako dowódca nie może się zgodzić na to, żeby, nie wiem, jak jest wojna i każdy musi liczyć na drugiego nawzajem, każdy chroni drugiego plecy, to tutaj jakieś będą, wiesz, niesnaski i... Jaki problem? No chciałem tylko... Bandę tylko zarąbał rzeczy tych kamerzystów, ale potem oddał, no panie. Z Babażite i z Kramerem idealnie się dogaduje. No dlatego musisz dogadać się jeszcze ze Stiepanem, a Stiepan z tobą i wtedy idziemy na front. No. A to pan w takim wypadku idzie się zaćpać i zapytać, że dołu panady. To jest taki test, nie? Zaufania. Jak chcesz dołączyć do gildii, to musisz zdobyć szacunek wszystkich guru. Ja pierdolę. Guru Snajpita nie wyraża zgody na podział jego pieniędzy. Nie, no tak jakby bandę zapyta się duchów, on od duchów będzie miał jeszcze jeden argument, wróci z nowym argumentem. Dobra. W razie sprawa jest w zawieszeniu. Dobra, idziesz na ubocz. A właśnie, muszę się spytać, no bo przyglądaliście się temu pożarowi tej przetwórni, tak?
I no ona jest w zgliszczach. Cokolwiek tutaj nie stało, jakkolwiek ten zakład przetwórczy tych rud nie wyglądał, to teraz jest tutaj istne inferno połykające coraz łapczywiej po łacie lasu. I gdyby nie to, że to jest las deszczowy, znaczy nie chcę tutaj powiedzieć, że bo pada, tylko że jest tutaj dość wilgotno, no to pewnie już by się cały zajął, ale jeszcze tam da się co tyle, o ile to okiełznać. No i wy tutaj sobie siedzieliście na obrębie i obserwowaliście to inferno z tych bomb zapalających, które pochłonęło cały ten zakład. Dookoła was jest duży ruch. Pytanie, gdzie zamierzacie się, czy to przejść, wycofać, czy pójść dalej, tak? Bo jeżeli chcesz się po prostu, Pandę, gdzieś skomunikować z duchami, no to musisz wiedzieć, że no dookoła jest dużo ruchu, tak? Więc trudno będzie się skomunikować z duchami, ale kiedy słyszysz w odległości syreny, darcie mord ekip ratunkowych i tak dalej. Myślę, że wracamy do obozu. Przygotowujemy się i idziemy na tego. Idziemy na nocnego hajsta. Dokładnie tak, chyba że nie wiem, jest jakaś grupa wśród tych wszystkich ludzi, osób, które możemy, nie wiem, które byli robotnikami, którzy uciekają stamtąd na przykład i my możemy ich zabrać przy okazji, albo możemy coś innego podpieprzyć. Sergiej szuka takiej okazji. Albo jak są jacyś, nie, w sumie lepiej nie robić daka, bo... Znaczy, jeżeli są jacyś ocaleli, to oni biegną w stronę najbliższych ekip ratunkowych, tak? No okej, myślałem, że są jacyś tam, wiesz, że byli przytrzymywani na siłę i stwierdzili, że to jest okazja do ucieczki. No widzisz, znaczy większość tych, co w ogóle walnęła w nich ta bomba zapalająca, bomba paliwowa w sumie, to 90% składu tej rafinerii rud to leży jako skwierczące zwłoki. Dobra, a ten samochód jest tam jeszcze, ten pojazd może, tak? Jeszcze się nadaje do użytku, bo on tam trochę płonął, ale... No, znaczy... W sensie, no, jest, ma roztopione opony, no. Aha, całkowicie, tak? Dobra, myślałem, że uda się uratować jeszcze. Dobra, to idziemy w kierunku obozu zostawić, bo już przyszliśmy tutaj całą grupą, to idziemy do obozu, do sztolni się wycofujemy. No to pandę zagada z duchami w obozie. Tam baba Zidę go przypilnuje. Okej. Okay. Będzie spoko. Więc wracacie do obozu. Musicie się przekradać w dość delikatny sposób, ponieważ jest tutaj duży ruch, ale raz z nastaniem zmroku słońce chowa się za górami, robi się coraz szarzej i łatwiej wam się przekraść. Udało się wam dotrzeć do sztolni tej opuszczonej. No i tutaj notabene widzicie, bo tak jak mówię, to jest troszeczkę na takim wypiętrzeniu, że po przeciwnej stronie, wzdłuż wybrzeża z Barros Negros, to dosłownie zauważyliście tylko dzięki temu, że jesteście na tym lekkim podwyższeniu, widzicie, że z tego wybrzeża chodzą tam jacyś ludzie z latarkami, takie długie snopy światła omiatają wybrzeże po drugiej stronie. Nie było tego zeszłej nocy? Nie. To Siergiej tam podchodzi, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma ochotę, i z noktowizorem spróbujemy coś podejść. Ja też tam idę popatrzeć. Czy to nie trzeba noktowizora, wystarczy latarkę, bo jest jeszcze na tyle jasno, jest, która... Nie no, latarka to nas będzie widać. Przepraszam, lornetkę chciałem powiedzieć, lornetkę, tfu. Jest 21, tak. To po co im te snopy światła? No, widać po coś im są. Świecą po... Dobra, no to... Świecą po krzakach i zaroślach, jakby czegoś szukali tam.
czegoś albo kogoś. No to są, no, możliwe. Są to uzbrojeni mężczyźni, ci żołnierze PL-u, którzy chodzą, wiesz, przeszukują, co jakiś czas przewija się jakiś facet z psami, pogania i tam niektórzy, wiesz, podchodzą do jakichś trzcin, zarośli, świecą, kijami przetrząsają, ale nic nie mogą znaleźć. Okej, okay, proszę w takim razie. Proszę w takim razie Nikitę o to, żeby się ustawił ze snajperką swoją i wycelował. Spoko. Z tłumikami oczywiście, amunicja poddźwiękowa. No of course, za kogo ty mnie masz, zio? Jaki zasięg ma twój ten? Mój dragonowik? Co najmniej 100 na krótkim. A maksymalny? Bo chcesz na 2 kilometry napierdalać przez to jezioro. Zdaj sobie sprawę. No jaki to problem dla naszego snajpisa? To są pod lunetkiem, panie. A to pokaż dokładnie, gdzie oni są. No tu. A wiedziałem, że trzeba było sobie kupić rusznicę przeciwpancerną. Ale... karabin UR czy coś. No ktoś pewnie stamtąd spierdolił czy coś. Jakby teraz... Ej, dobre! Trzeba poszukać, może uciekinierzy. No, tylko wiadomo, trzeba by wsiąść na motorówkę. Ty! A tam jest... tego... Tam jest sprzęt do Daka-Daka, to ja się zgłaszam. No, dobra. No wy tutaj kminicie i tak dalej. W tym czasie Steve i Ben, oni zaczęli się modlić, tak? Zrobili sobie tam w tej sztolni taką małą kapliczkę. W zasadzie flamastrem narysowali krzyżyk. Steve pokazał, że ma książeczkę nabożeństwa i zaczęli się modlić o własne życie. Pan znalazłeś sobie zakątek z takich romantycznych krzaków. Odkryłeś nawet, że jak weźmiesz sobie trochę tych liści z tych krzaków i natrzesz sobie nimi jaja, to ci całkiem miło się robi i ciepło, ale generalnie fajnie jest, możesz się komunikować z duchami, poniuchawszy trochę tego białego proszku czy coś tam. No, szczyknę sobie morfinkę, będzie dobrze. No, morfinkę na przykład. I proszę ciebie o teścik... Czekaj, co to jest? Edukacja nie... Constitution. I się zdać panom na śmierć. Czysty. No to jest prędzej czy później. Mhm. Cika 20. No to co, ma Kuba Mark 2? To jest coś koło tego, ile miałem. Masz 7, więc nie zdałeś o 1, ale to dobrze, bo chcesz się z duchami chyba porozumieć. I nagle widzisz, jak nad tymi krzakami pojawia się taka eteryczna postać. Takie coś jakby złożona z takiego oparu. Jak pamiętasz fajkowe ziele, które wraz z tam jaraliście wszyscy razem, jeszcze w Liberii, przed bitwą. I właśnie. No. Przypadkiem nie słyszę także takiego brzdęku gitary. Właśnie, proszę ciebie, słyszysz takie zawodzenie. Karra! Gdzie moja gitara? Głucho będzie, co to będzie. Kim jesteś, duchu? O! I tak... W sensie, to może to ja powinienem odegrać obie postaci. Dobra. Proszę bardzo. Karamba. Już myślałem, że odszedłem.
Już myślałem, że swoją gitarę będę musiał zamienić na anielskie zaśpiewy. A tu coś trzyma mnie w tym, na tym łespadole. No. Kim jesteś, że mnie wezwałeś? Tutaj bandy taki przyćpany. O duchu, wyczułem, że jesteś przywiązany do tej grupy najemników, z którą się spotkałem. Jaka była twoja rola tutaj? I postać ta zadymiona w tym momencie. Jam służył raz z nimi swoją mądrością, swoim śpiewem, swoją gitarą, ale moja gitara została zniszczona podczas zwykłego patrolu i ja razem z nią. A więc jesteś tutaj, to nie sami ci najemnicy tutaj przybyli, tylko z tobą. Czy był tutaj jeszcze ktoś więcej? Nie, tylko ja. Ja był pierwszą ofiarą tego przedsięwzięcia. O duchu, podaj mi kody autoryzacyjne do swojego konta. Żebym mógł zweryfikować. Czy jakoś mogę ci pomóc, duchu, w odejściu do zaświatów? Tak. Musisz nająć się w tej kompanii zamiast mnie. O tak, potrzebuję pomsty i odkupienia. A przede wszystkim... A tutaj chyba widzę jakiś kot. Ten kot się pojawił gdzieś tam w tym, w dymie. A przede wszystkim uznania moich towarzyszy. Jeśli będziesz mógł mi to zapewnić, to w spokoju odejdę. I w tym momencie ta postać zaczyna się tak troszeczkę rozpływać, bo poziom morfiny zaczyna spadać. Spadać w ciele pandę. I jeszcze tak w ostatniej chwili bandę, jak ci na imię? I takie wyciszające się Jose. I brzdęki gitary odpływające, kiedy ta postać się rozpływa w niej. No i w tym momencie bandę pada ze zmęczenia. Normalnie kacplata. I wtedy przychodzi Kramer i Baba Żyda i ci tak: Ej, kolego, co ci się stało? Dlaczego śpisz? Halo? Zobaczyłem. I bandę osuwa się nieprzytomnie. Co zobaczyłeś? O mój Boże. I nagle jeden z tych robotników, nie? Dios mio. Miał widzenie Matki Boskiej, kostaplatańskiej pewnie. Zbawicielka z San Paolo. No, bandę będzie miał do opowiadania, jak się odsuć. No. No dobra. To panowie, co tam doglądaliście? No. Doglądamy i... Pytanie, czy jest możliwość, nie wiem, jak ta motorówka ma jakiś taki, nie wiem, bieg półjałowy, w którym można by było po cichu pyrkając podpłynąć gdziekolwiek, czy... Pewnie, że ma. Weźmy wiosła, będzie problem. Znaczy no... To czekamy. Ta motorówka to jest motorówka, jak odpalisz silnik, to... No jest jałowy... I to wtedy pyrkocze, ale się nie porusza, no chyba, że no inercją własną.
ale to będzie słychać. Tak czy inaczej, tak? No i bądź co bądź, to jest obiekt na pustej tafli wody, nie? A nie widzieliśmy nigdzie tam jakiejś łódki, czy jakiegoś, nie wiem, jakiejś rybackiej tak, widzieliście łodzi, przy przystani. Przy Barros Negros też jakaś taka łódka może stać. Ale tutaj w krzakach nie. Celarze, cichutko cię słychać. A noc może doczernie się jeszcze bardziej, żeby słabiej było widać na tafli, nie? Mówię tak, albo tą łódką podpływamy, robimy daka na Barros Negros, albo idziemy za jakieś 2 godziny na tego, na południe i kradniemy jedzenie. Jestem żarłem. Tak, za żarciem idziemy na pewno. Tylko, no nie wiem, to jeszcze chwilę czekamy w takim razie. No ci kolesie, dopóki się nie zrobiło bardzo ciemno, tak mniej więcej do 22 jeszcze z godzina. Jak już się zrobiła tak 10 w nocy, to oni po prostu się spakowali i przestali tych poszukiwań, cokolwiek to nie było. No i wtedy może coś w noktowizorach zobaczymy poruszającego się albo czekającego, aż tamci odejdą. Wstającego i uciekającego w przeciwną stronę? Nie. Chociaż rzućcie sobie na spostrzegawczość. Wszyscy. To będzie dość trudne. No. Oprócz Mpandę, bo jest nieprzytomny. Tak, percepcję. No oprócz Mpandę, bo nie ma jak. Co widzę oczy szalonego Iwana? Zanim ktoś powie, że niezły rzut, to powiem, że nie zdałem. Nie wiem. Nikita przez lunetę patrzy. Tak. Tak. No Nikita, który ma, uwaga, perception. Niewytrenowany. Jak niewytrenowany? Jak spyw to pakowałem? Arshanto rzut jest dobry, tylko stopy jakieś takie. No, niestety. Jakie to chyba tam 2 punkty wpakowałem w tę percepcję. Masz nieaktualną kartę. To mi nie mówiłeś. No, mówiłem, trąbiłem, że mnie uczył jak patrzeć. 2 sesje o tym trąbił, to prawda. No. Tak, no dobra. To ile tam masz? 3. Chyba około 8 tam miałem. Czy tam 9. A ile punktów to wpakowałeś? 2 punkty. Okej. Percepcja 2. Czyli będzie 7. Bo 2 plus 5 to jest 7 w olszach, nie 8. No, wiem. Boli, nie? Okej. Nikita podstawówkę na mięśniach przeszedł. AWF. Okej. No więc dobra, dostrzegasz coś ciekawego. Ruch w krzakach. A, ktoś spieprza z obozu. Znaczy, no nie, krzaki się zaczęły ruszać i przestały. Na jest... uboczach Barros Negros, tak? Moja Iwanowizja mówi mi, że ktoś ucieka. Albo ktoś atakuje. Tak czy inaczej chcemy tam być. Rzut jest na tyle dobry, że jesteś w stanie wykoncypować, że coś tam się rusza. Jesteś w stanie miniaturowy ruch zobaczyć. Ale jest to na tyle trudne, że nie jesteś w stanie wykombinać wiele więcej, bo i też odległość jest tak duża. To pewnie wiatr. Mały piesek na pewno. Fafik. Goblin. Niech on wróci. Nie, jak Fafik, to definitywnie tam idziemy. No, mówię, tak
Rzut dobry, ale tak czy inaczej pulę dzielę na pół, bo jest utrudnienie standardowe. W sumie powinny być dwa utrudnienia, bo nie dość, że za odległość, to jeszcze za ciemność, ale rozumiem, że sobie używasz jakiegoś tam noktowizora, więc to ci jedno zdejmuje. Więc to jest standardowe utrudnienie, jedno w dół. Więc na połowę cechy 4, więc akurat trójkę ci się udało. Dobra. Więc zauważyłeś ruch, ale bardzo minimalny. Jeżeli coś lub ktoś się skrada, robi to bardzo dobrze. Ktoś się tam podkrada do Varos Negros. Ja bym tam poszedł. No, ale jakbyśmy tam pójść, to musimy popłynąć dokładnie, żeby... No to dawaj. Żeby tam popłynąć, to musimy uruchomić motorówkę. Jak uruchomimy, zostaniemy wykryci. Nie zostaniemy. Jakoś popłynęliśmy drogą powrotną, nie? A nie żeby coś, ale jest harmider tam trochę. No dokładnie. Jaki harmider? Teraz nagle wszyscy milczymy, by pozwolić mu zużyć ten cały harmider w tle. Całej swojej doskonałości. No, akcja ratunkowa od wielkiego pożaru jeszcze trwa. Zaprawda już nie jest tak zawzięta, ale chyba, nadal. Chyba, że chcesz akcję odwracającą uwagę, to wysłać mnie i Nikitę na tego. Na przystani. Poczekaj 15 minut, zrobimy ostrzał fosforowy na działa. To już będziesz, wiesz... Jaki fosforowy? Puścimy zasłonę dymną, bo nic nie zobaczyli. No, dokładnie. A nie zasłonę dymną. No, ostrzału nie trzeba robić przecież z przystani. No może nie wiesz, by stąd. Wiesz, żeby po prostu się ustawić, a Nikita musiałby, wiesz, popatrzeć, ustalić koordynaty, bo na ślepo nie będziemy przecież walić. Czym bliżej, to mordaka. Dla kable. No nie wiem, jeżeli Stiepan, decydujesz się na to, żeby wziąć motorówkę i popłynąć tam, zobaczyć... Ja nie biorę, ja nie umiem takimi dziwactwami jeździć. Ten potrafi i głową wskazuje na pandę, który... O! Który odpłynął. Pandę odpłynął, teraz śpi i ten się regeneruje. Zaraz, za to nie Stiepan nas tutaj przypłynął? Nie chuja. Nie. Słyszycie z tyłu takie gwizdanie, nie? Gustaw jest odwrócony w drugą stronę. A to nie był Gustaw? Gustaw. może i Gustaw, ale kto by o nim pamiętał? On był... taka cicha myszka zespołu. Jakby był jest... wielkim blondynem, łysym, o imieniu Hakon, to może, ale... ale nie, on był w sisi, to wiesz. To nie ma co o nim pamiętać. To? No. No właśnie. No co robicie tam? Mówcie, ja wam powiem, co się stanie. No, to ja bym przeprowadził operację desantową granatów dymnych na żwirownię. No ale to wiesz... Teoretycznie możemy, tylko... Znaczy, pomysł jest dobry, tylko nie wiem, czy dobry moment. Na to. No to mówię, jak jest jeszcze akcja ratunkowa, to możemy odpłynąć. Aż tak bardzo słyszeni nie będziemy. A jak coś, to cała wstecz i będę ostrzeliwał i tyle. Tam jest przecież chyba jakaś deszka, czy inne. Jest tam stworzone. Tam na tym, na tej łodzi patrolowej jest podwójny sprzężony 50-calówka, tak? Znaczy półcalówka, 50-calówka, ja pierdolę. Co ja powiedziałem? No tak czy inaczej, półcala demokracji pozdrawia z lat 20. Chodzi mi o to, jak oni tu mówią, 50 cal, tak? No, dwa takie browningi połączone. A to przepraszam, to już jest jeden cal. No dokładnie. Akurat w tym Nikita umie liczyć. No to rozwala ściany tych baraczków tak samo jak gitarę, no. No, dokładnie, tak więc mówię. Skoro to niszczy horcruxy, to domki też da radę. Dokładnie. No, a możemy tego, wziąć jeszcze moździerz na łódkę, żeby
żeby ewentualnie Barosnegro... Zbyt niestabilny jest, wiesz? A poza tym w Barosnegro jest dużo cywili. Ale zobaczymy, gdzie są tylko strażnicy i tyle. A cywile będą mogli to wykorzystać do ucieczki. Wziąć na łódkę moździerz, jest tam ten karabin, jeszcze zabrać to SPG i będziemy wyglądać tak jak taka motorówka orków 40. Czekaj, jak mi się skojarzyło ten somalijski jeger z Pacific Rim. Famine Force. Famine Danger? Nie, to jest to, Prequel, Wakanda... Szczególnie to jest procent. Jakbym pandę, to widział, to bym mu coś to przypominało chyba. Prawie jak znowu. No coś w tym stylu. I oczywiście kurwa na Toyocie jest zbudowany, ja pierdolę. W sumie nie wiem, czy Toyota Hilux nie powinno się zacząć nazywać pojazdem bojowym. No. Nie, bo zastosowania Toyota Hilux to są zdecydowanie szersze niż tylko pojazd bojowy, więc nie. Dobra, a co wy na to, żeby tutaj... Czemu mi się nic nie wskazuje? Żeby w tym miejscu ustawić się z... Jest. Żeby w tym miejscu dwie osoby stały... Na Cyplu. No na Cyplu. Jo. Żeby z moździerzem tutaj dokładnie i to wszelki wypadek, gdyby coś, to, to po prostu na odwrócenie uwagi, a dwie osoby podpływają motorówką. Generalnie akcja ma być stealth, ale jakby się okazało, że jesteśmy blisko utraty pójścia w drogę w kierunku Jose, to wtedy uruchamiamy plan B. To jeszcze można tam kazać Kramerowi zawczasu na tym cyklu kopać wilcze dom. Jak będziemy uciekać, to żebyśmy się nie wpieprzyli. Tak, świetny pomysł. Wilcze to. Ja pierdolę. Jo, taki jest mój plan, co wy na to? Wielkie doły. No to jak się dzielimy. Wilcze doły mnie stają. No, Gustaw jako ten, który potrafi pływać motorówką, Pandę niestety nie popłynie, bo odpłynął. Wow, I see what you did there. Może do nas jeszcze wróci, bo to bym się wtedy z tym moździerzem ustawił. Stiepan by wziął karabin, tak? Ten podwójny. Stiepan do motorówki tam, do tej... I Nikita by w takim razie musiał, a czy... Nikita na cypel w takim razie. Ale jak na cypel Nikita robi nam tego? Forward observing. Nie zna się na patrzeniu, ale zna się na obserwowaniu. Ja się znam na patrzeniu, już teraz umiem. No właśnie. Ale już jest umi patrzeć. Być na łodzi, żeby dawać tego do moździerza koordynaty. No to jedna osoba moździerzu służy. No to ty i Pandę, no Boże. Jak jedna osoba nie mam. Pandę, kurde, odleciał. Będzie ci podawał pestki, no. Słuchaj, jak możesz ciężko obsłużyć w jedną osobę? Po prostu ci to zajmuje, jak byś robił za całą ekipę. No. On jest dwuosobowy, wzięliśmy, więc on no, to nie będzie. Pandę będzie ci trzymał i... Idealnie by było tak naprawdę,
Na motorówce znaleźliby się Pandę i Stiepan. To był idealny moment na to, żeby się albo polubili, albo żeby wrócił tylko jeden. Ale Nikita musi tak czy inaczej płynąć z nami. To nie! To, że Pandy jest przyćpany, to możecie to wykorzystać do swoich celów. Bo jak go zabierzecie i wrzucicie w wir walki, no to on będzie musiał walczyć. A jakbyście chcieli go przekonać, żeby poszedł i walczył bez tego zapłacenia, no to by nie poszedł, tak? No to pakujemy na łódkę. Jak Stiepan weźmie, jak popłynie tylko Pandy, to ja się obawiam, że Stiepan wrzuci go w wir wody. Nie, nie wyrzuci, bo ja będę pierwszy przy sprzężonych półcalówkach, to wiesz. Dopiero odrzut go wyrzuci. Dokładnie. Ej, wiesz co, mam pomysł. Weźmy się do spawajmy do tych półcalówek SPG. Sprzężone. Dokładnie. Ja pierdolę, jak to wygląda. Bandę jak się wybudzi, to będzie na tyle nieogarnięty, że jak będzie wir walki, no to on weźmie tego swego kałacha i będzie walczył, tak? Będzie dodawał trochę daka. No bo Gustaw prostu... i Siergiej, wy macie stelta jakiegoś dobrego? Stelfa mam dokładnie 7. Nie wiem jak pan? Ale bym chciał mieć to. No widzicie, jakbyście wzięli Bandę od razu na listę płac, to bym rozwiązał wasze problemy, a tak zostawiliście go przyćpał w krzakach i lipa, no. No, przejebane. Kuźwa, was jest pięciu, czterech tych, czterech białych i nie potraficie murzyna wykorzystać. GG, well played. Coś zrobiliśmy źle, tak? Gdzie nasze imperialne korzenie? Nie, w sumie u mnie to nie było. I to idealnie powiedział gość, który się nazywa Gustaw Adolf. No strzał w dziesiątkę. Okej, to jak się dzielimy, jak lecimy? No pytanie, masz stelta, czy nie? Co? Masz stealtha dobrego? Stealtha? No. Mam 9. Okej. Okay. No i się do tego strzela. Dobra, Gustaw, Stiepan, nie wiem, bo gdzieś za pół godziny nam zajmie zbieranie się, czy w tym czasie Empandę się obudzi, czy nie? Pytanie do mistrza gry właściwie. Znaczy, to był na morfince, więc się obudzi, tak? Poza tym nie zwalił na tyle tego testu, żeby tylko jeden, tak? Mu się nie udało. Tyle, żeby była wizja, a nie tyle, żeby... Chociaż zaraz. Znaczy, lepiej będzie tak dla historii, myślę, że jak się nie obudzi, bo wtedy jak się obudzi przed wyruszeniem, to będzie oponował. Poczekaj. Bo tak ta postać zadziała w tym momencie. Poczekaj. Chodzi o to, że czy się obudzisz, czy nie, to jest inna kwestia, bo zawsze cię można dobudzić. Tylko teraz proszę jeszcze jeden rzut na Constitution. Efekty uboczne. No. Macka. Dobra. Budzić się, nie budzić, ale w każdym razie nóg nie czujesz, tak? Znaczy, masz wrażenie, że łazić to do twojej dupy zostaje przyczepione dwie mokre kluski, no. No to się postawi na fotelu. Duchy zapierdoliły ci nogi. Gustaw i Stiepan na łódkę i płyniecie zobaczyć, co tam się dzieje. A jak zobaczymy, to co? No jeżeli to okaże się, że jakiś człowiek, to bierzecie na łódkę i przywozicie go, przypływacie go tutaj. A jak nie będzie chciał wsiąść? To go wsadzimy. To go tyle, proszę. Tego? Dokładnie. A jak ktoś będzie do nas strzelał? To my do nich będziemy strzelać, no to jak ktoś będzie do was strzelał, to... Problem? Jeżeli wam się... Znaczy zależy co.
strzelało. No proste, jak zwykle, tak? Jeżeli to będzie prosta sprawa i sami sobie poradzicie, to sobie poradzicie. Stiepan, tak chciałem. Jeżeli sami sobie poradzicie, kończy się generalnie, generalnie odstrzeliwujecie i jest odwrót, tak? Aha, czyli rozumiem, że jeśli ktoś nas zauważy i będzie zaczepnie, to mogę strzelać, tak? A choć fundał to. Strzelać, ale wtedy akcja jest spalona i wracacie. Dobrze, i słyszysz takie kliknięcie pistoletu Stiepana. Dobrze. Stiepan, tylko akcja stealth, pamiętaj. Ależ oczywiście, bo nas tutaj nie ma, tak? Czy ja robię inaczej niż po cichu? No, te miny i ten pożar i ta ostrzelana szopa i te burki, ciężarówka pełna ludzi. A poza tym, czy ja nie potrafię być cicho? Przepraszam, Stiepan jeszcze nigdy chyba nie skorzystał ze swojej umiejętności korzystania z ciężkiej broni, więc nie wiem, czego się czepiamy. O, otóż to. Dobra, to co? Jak to? A czym szopę rozwalił? No, tak, to była broń lekka, chłopie. To jest lekka broń. No, hello. Stiepan nosi takie dwie, tak? Dobra, Stiepan, to robimy po cichu. SMG, karabiny i tu się kończą bronie dla dzieci. Potem zaczynają się bronie średnie, troszkę cięższe. I dochodzimy do czołgów. Nie, Stiepan, ale kurde, proszę cię, bo jak będzie wiadomo, że dowiedzą się, że tu jesteśmy, to wyślą coś cięższego na nas i będziemy mieli problem. Dobrze. I co, nie jesteśmy na to przygotowani. Dobrze, jak Gustaw mi zezwoli na strzelanie, będę dakał. A jak nie jesteśmy przygotowani, rzucę spojrzenie na SPG. Co ci po twoim SPG przeciwko czołgom na przykład? Teraz to wepłej, Sergiej, o panie! Granaty przeciwpancerne? Znamy 300 mm przebicia pancerza? Środek dżungli? Salamy? Coś mogą podjechać? Dobra, nieważne. Wiadomo, co robimy, tak? Dobra, czyli akcja po cichu. Stiepan, siadaj za tą 50. Tam. Idąc tak szepczę do ucha Gustawa. W jakim on był specnazie? Somalijskim, że nie wie, co to jest SPG? Na dobrą sprawę... Ja byłem w Sisi, tak? Nikita, ustawiamy się tutaj. Na dobrą sprawę, póki nie poznaliśmy Wojszaka, nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, czym jest SPG-9. No, złe. SPG is life, SPG is love. Tak. SPG-9 to styl życia. SPG-9 didn't choose me. I didn't choose SPG-9. SPG-9 choose me. Jak któregoś razu Kramer sprzątał chemicie, to ze schowka Nikity wypadła taka poduszka, taka długa do przytulania. Body pillow. I wtedy wiedzieliście, że coś jest na rzeczy. Dobrze, że nie taki flashlight w kształcie SPG-9. Dmuchany SPG-9. A, jeszcze jedno, Stiepan, jak weźcie radio na motorywkę, tylko błagam, nie włączajcie go. Niech się podładuje. O, właśnie. No dobra. Powiedzmy, przygotowanie tego nie zajmuje wam specjalnie dużo czasu, tak? To jakieś pół godzinki, doprowadzenie tej łódki, sprawdzenie całego ekwipunku i tak dalej. Bierzemy ze sobą na ten cypel kamerzystę, żeby był w pogotowiu. Chociaż nie, dupa, jest ciemno, to nic nie nagra. To znaczy, z Baros Negros widać, bo tam mają oświetlenie swoje. Ale faktycznie jest ciemno pod względem wszystkiego dookoła. Nie, na kamerze nie będzie nic widać. Także pomysł otwieram. Tak czy inaczej, plus taki, że to nie jest taka cyfrówka, tak jak teraz, gdzie jak nie masz doświetlenia, to dupa.
To się kamera nie włącza w ogóle. Hmm. No. No dobra, no to... To cóż robicie? Jesteście gotowi do akcji, tak? Tak. Ej, jeszcze jedna rozkmina. Co z ekipą filmową? No właśnie mówiłem, chciałem ją wziąć, ale... Jest tak ciemno, że... Jest na tyle ciemno, że kamera gówno złapie. Dobra, to tylko mi powiedzcie, gdzie w końcu posadziliście tego beznogiego chwilową bandę? Za kierownicą. Ktoś go rusza w ogóle? Ja bym go posadził. Takie zwłoki leżą. Leży gdzieś tam sobie. Ci latynosi, których uwolniliście, ci robotnicy, przysiedli z różańcami i modlą się na tym pandę, bo widział Matkę Boską z San Pablo. A później wstanie na nogi, zacznie chodzić i będzie cud, nie? Ale daliśmy tego, daliśmy przyzwolenie na ewentualne strzelanie, jak ta ekipa filmowa będzie chciała uciec. Hmm. Przecież ekipa filmowa zostaje, nie jedzie, nie płynie z wami. No właśnie, nie płynie i mogą spierdolić. Kto ich się nie boję o ekipę filmową. A przy okazji właśnie dajemy, Siergiej daje broń, którą znaleźliśmy na przystani tym robotnikom i tam powoli uczy ich, w jaki sposób się tym obsługiwać. Na razie jeszcze bez naboi. Ani panie, nie uczaj, co dzieci robić. Nie, oni akurat się na tym znają, tak? Tak jak powiedziałem na ostatniej sesji, ponieważ ci ludzie w większości na Kostaplacie wychowani mieli styczność z powstaniami, z wojną chociażby z poprzednim reżimem, który Barazo obalił, tak? To oni się znają na takich rzeczach. Na Kostaplacie nie ma, że tak powiem, ludzi, no może poza tymi najmłodszymi, którzy broni w ręku nie mieli lub nie nauczyli się od starszych jej obsługiwać. Okej, okay. Dobra, tylko Stiepan, jeszcze Siergiej na odchodnym. Naprawdę cicha akcja naszą pójście po zapasy. Jak dostanę przyzwolenie, to będę strzelał. No, ode mnie. Przez radio. Co? Muszę tak jest. Przez radio radzić, jak do mnie będą strzelać? Toż to bezsens. Radio Stiepan i pozwolenie na strzelanie. Co może pójść nie tak? Co, panie majorze, nie słyszę pana majora. Coś przerywa. Jesteśmy atakowani, tratata. Widzisz, jak Stiepan wziął ze sobą taki bloczek z kartkami, nie? Stiepan zastrzelił radio. Dobra, panowie, zanim to wszystko się rozpocznie, chcę powiedzieć, że to jest plan 10 na 10. Tak. A Stiepan rozstrzeli radio za niesubordynację. Stwierdziłem, że bezpiecznie jest tam Stiepana postać na moździerzu, no ale... Czemu? Moździerz też bezpieczny. Ojej, tak sobie poleciało. Ojej, ktoś się spytał Nikity, jakie są namiary na żwironie. Ojej. Wystrzeliło się. Nie, to było tak, dobra, Stiepan, bądź go pogotowił. Jeb. Oj. Dobra, jedziemy z tą akcją. No dobra, no to odpalacie, Gustawie, tak? Odpalasz tą łódeczkę. No, odpalam, próbuję. Zapyrgnęła. Udało wam się... Nie ma benzyny. Tak. Nie, benzyna jest, bo tam było dużo. Specjalnie, żeście nie nadużywali. Macie, wzięliśmy jeszcze na pokój. No tak, macie 3/4 baku. Paniaki, 3/4 baku było, jak żeście odpływali, tak? Żaden problem. A baniaki zostają z benzyną wniesione oczywiście na ląd. Żeby... No jasne. Chłopaki nie dostali niechcący. No. Dobrze, to... Pandę teraz będzie wąchał benzynę. On ma ten biały proszek do wąchania. On sobie coś znajdzie. Tą mąkę z manioku. Chłopaki. Mamy trochę tej morfiny, już wiemy, jak będzie pandę płacić. Dobra. O, to jest niegłupi pomysł. Odpływacie kawałek do tyłu. Na tyle, żeby wykręcić. No i
cóż, ten silnik terkoczy, no bo to jest kurwa mocny diesel, nie? Wiadomo jak to jest. Jak się go wyłączy i płynie się na przykład z prądem, to jest pół biedy, no ale jak działa, to działa. I słychać. Natomiast faktycznie z całym zamieszaniem dnia codziennego po tej stronie jeziora mogliście się tyle na ile ukryć. Teraz pytanie, jak blisko chcesz podpłynąć Gustawie? Oj, no mieliśmy zbadać tak, co jest w tych krzakach, więc na tyle, ile będzie to konieczne nawet. Będziemy podpływać tak, dopóki się coś raczej nie stanie, nie? Tak mi się wydaje. Raczej okay, a w drodze Stefan sprawdza ten połączony karabin, żeby był załadowany i tak w ogóle. Ile ma ammo? Taśmy są generalnie po 100... tak, taśmy po 105 naboi. W każdym. A w zapasie? To jest jeszcze duże, to są, to, wiesz, takie skrzynki, nie? Masz chyba z 4 skrzynki takie. O, panie. A żebyśmy nie było, że my jesteśmy nieprzygotowani. Próbujemy znaleźć, czy wycelować w jakieś miejsce wyjazdu z Barros Negros. Tam jakaś... A że Niki to jakaś obserwował, strażnica, to... czy coś takiego. No, a że Niki to obserwował, to powinien chyba wiedzieć, plus minus. Widział coś niecoś, jakieś baraki bardziej oblegane przez strażników i tak dalej. Mhm. Generalnie jak coś większego będzie chciało wjechać, na przykład, to żebyśmy byli gotowi. No są tam te pojazdy takie, ala ten... te Toyotki takie, tak? Technikale. No to obserwujemy, czy jak chłopakom idzie, czy nie ma wszczętego alarmu. Jesteśmy gotowi. Dobrze. Podpływacie tak do środka tegoż mniej więcej jeziorka. No i w pewnym momencie sobie rzucę. Dobra, jesteście tak mniej więcej tutaj, tak? Nieopodal, ale nadal daleko od tego miejsca, gdzie są te krzaki, które wskazał wam Nikita. I wtem z tego pomostu takiego, z takiej na Barros Negros, jak jest taki cypelek, znaczy nie cypelek, co ta zatoczka i tam wychodzi takie molo w wodę. Grobla? Co? Grobla? Przystań. Na tej przystani pojawił się jakiś facet, który tam świeci do was latarką i puszcza sygnały. Zaczyna machać coś ręką. Cholera, Stefan, to... Podpływamy, nie? Kojarzy, co to za sygnały mogą być? Mors, no, na przykład? 3 długie, 2 krótkie, tak? Latarką, no, tak. Ty byłeś w sisi. Co to oznacza? To chyba ktoś szuka naszego pomocy, tak? Odmrugajcie. To w sumie to jest dobre, no. Morsem 3 długie, 2 krótkie, to będzie chyba C. Więc mówią wam, tak? To może być coś. Chyba shit. Shit. Nie, ale to będzie z tego, co mi się wydaje. No to mogę mu posłać 2 długie serie. Tomuś, pamiętaj, 2 długie czerwone serie. Tak. Dobra, to możemy mu... Możemy mu właśnie tak odpowiedzieć, że go widzimy chociaż, tak? Że go zauważyliśmy. Chcę dać mu znać. Mamy tam jakiś reflektor, to może zły pomysł. Teraz zobaczę wszyscy, ale mamy jakieś latarki przy sobie na pewno, nie? Też. No tak, znaczy macie w ogóle na froncie zamontowane, tak jak jesteś w tej takiej obudowanej przybudówce, tak? Tej pilota, powiedzmy. Możemy posłać to masz, jednego długiego. Masz po bokach takie małe reflektorki, szperacze, nie? No tak, tylko się właśnie nie wiem, czy one za bardzo nie świecą, tak? Czy to nie jest jakaś zbyt duża, powiedzmy, moc tych reflektorów na łodzi? Jest,
Jeszcze raz, jakiego dostaliśmy? To były trzy długie, trzy krótkie? Tak, trzy długie, dwie krótkie. Dobra. Czy ktoś z was tam obserwuje, rozumiem, tak? Mhm. Nikita. Gustaw, to mu coś tam odejść. Ja obserwuję. Nikita przez lunetę widzisz ten facet. Ale to zaraz napiszę Nikicie. No bo wy nie macie kontaktu ze sobą radiowego, tak? Zabrali radika. Jak to nie mamy kontaktu? Przecież mamy na kilometr. A racja, oni tam wpływzimy radiko. Ale nie jesteście ze sobą na tym. Póki co, tak? Na komunikacji. Wy, ponieważ do gościa macie trochę daleko, tak? No to mówię, Gustaw, odeślij coś może. To widzicie tylko taką, no, rozmazaną postać, która do was mryga już drugi raz ten sam. Próbuję się tam do nich połączyć radiem. No, odbieramy, tak, Gustaw, odbiór. To właśnie musiałem jakieś pseudonimy, ale no. Wściekły, słuchaj. Tu łysy, tu kulaty, ktoś tam... Też jestem łysy, ja mam być łysy, zaraz. Nie, ja jestem łysy. Dobra, wściekły. Tu kudłaty, koleś wskazuje coś tam na radio, ten z latarką. Radio i Gustaw tak się teraz klepie w łeb. Aaaa, SOS to było trzy długie, trzy krótkie. Dobra. No nie dwa, dobra. I co, chcą się z nami połączyć? Cholera. Ej, Gustaw, co tam mówią? Stiepan, ty znasz dobrze hiszpańskie. Ej, jaki Stiepan? Mów mi kudłaty. Zaraz, nikt nie jest kudłaty. Cholera. No już trzeci raz ja powtarza ten kod. Dobra, to włącz to radio. No dobra, włączamy radio, tak? Bo nie ma co. No podładowało się na tyle, żeście je odpalili, no. I tam... No kurwa! Odpowiedzcie do ciężkiej cholery! No odbiór. No, co się wam tam kurwa z tym radiem stało? Co wy odpierdalacie? Rozładowało się, zapomnieliśmy podłączyć. A! No, dobra, kto was przysłał o tej porze? Nie miało być żadnych kursów. O co chodzi? A widziałeś, jak tam jebło, nie? W oddali. No. No właśnie, i płyniemy tutaj po jakichś ludzi do pomocy, bo cholera, cały las się zajął, linia frontu cała się pali. I słyszysz on, ja pierdolę, ale żaden oficer nic nie mówił. No, wiemy, ale to o, tak szybko się wszystko działo, ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje, mówili mi, płyń po kogokolwiek. Stiepan jeszcze podpowiada, oficerowie tam na miejscu są, popieprzeni. Tak, oficerowie są tam, latają w koło, nie wiedzą, co się dzieje, myśleliśmy, że to, kto to nas w ogóle zatkował, czy ci, czy to rządowcy, jakiś szturm przypuszczają teraz, cholera wie. Kurwa mać, dobra. Podpłyjcie w bezpieczną odległość, ja idę szefowi zameldować. Muszę to sprawdzić. Dobra. O chuj. Szczęśliwie zbieraliśmy te wszystkie opaski ludowców. Wszyscy załóżcie może. Tak, tylko zanim to się stanie, to cholera Stiepan, to trzeba zameldować, nie? Majorowi. No to melduj kurwa, ja już jestem wycelowany. Bezpieczna odległość to jest jednak w zasięgu płuca nówek. No i słuchaj, ten niemota, przejęty żołnierz bądź co bądź, bo akurat śpiewka dość realistyczna pod względem tego, co się działo ostatnimi dni, przede wszystkim ostatnimi godzinami, on taki zmęczony, zarzuca, wiesz, karabin na ramię, odwiesza sobie tą słuchawkę tego radia też tam, wiesz, na taki, przy ramieniu ma taką kieszonkę.
No i biegnie do baraku. Do pewnego baraku. Wskazując ci, gdzie mogą być żołnierze, Stefanie? To ja już wiem, gdzie ostrzeliwać. No i on tam biega. Ktoś tam na siedzi teraz może? Umawialiśmy się? Nie. Co? Nie, bo taka powiedzmy pestka z moździerza, to też by załatwiła sprawę. Dobra, w sumie. No dobra. Ty, ale to by było zajebiste, my płyniemy i ktoś nagle z moździerza. Fiu, to by było lepsze nawet. No. To by było o wiele lepsze. No ale chyba już po ptakach, że tak powiem. Nie po ptakach. Daj a ten... kto naprowadzi go? Szybko, ja daj co do tego. A, dobra. No w sumie. Tylko strzelaj z tego moździerza zaraz poza nami, bo my tutaj obaj siedzimy. Niech już walą. To trzeba będzie go rozłożyć. Wycelować. Jak? Gdzie? Jak rozłożyć? Przecież myśmy, że już jesteśmy tam gotowi i celujemy. Specjalnie zaznaczałem to właśnie, żeby mieć grylnie takich... Tak? Że rozkładacie moździerz i celujecie im w obóz, tam? No i że celujemy w obóz i na początku wspominałem w te pojazdy, które pomyślałem, że mówiłem, że jak ktoś wyjedzie, żebyśmy pieprznać. Więc teraz ja przypominam sobie, żeby Stepan miał celować ze swoich 50. Ale okej, powiedzmy. Nie, no to ja mówiłem co. Tą. Mhm. Bo po prostu tam nie padło słowo moździerz, ale padło, że się przygotowuje. Tak, nie padło słowo moździerz, padło, że celujemy w pojazdy, które mogą wyjechać z Barros Negros. Technicznie nie padło słowo, że podjeżdżacie tam łódką, tylko też możecie chemitem, nie? Nie, no, śmiejcie. Dobra, no okej. Okay, no, Abramsem. Powiedzmy, że... No okej, okay, no... Dobra, to ja będę tutaj siedział na radio, a ty, Stepan, się skontaktuj z majorem. Ale że jak mam się skontaktować? No powiedz mu, że coś się zjebało. Po prostu siedzisz na radio. Kurwa. Tak jest. Ej, Sowieta, tato, sowiecki ojcze. Popie, opowiedz kurwa. Co tam na wóz, Stepan? Zjebało się. Stepan, co się kurwa znowu zjebało? A to, żeśmy odebrali radio, całkiem niezłą ściemę. Wcisnął nasz Gustaw, ale tamten poszedł to sprawdzić. Więc teraz fajnie by było, jakbyście w ciągu najbliższych 3 minut pierdolnęli z moździerza i na to będzie źle. A gdzie i czemu? Gdziekolwiek, kurwa. Nie, czekaj. Tam Nikita gdzieś siedzi, nie? Na jakiejś tej twojej wysuniętej pozycji. Jest tam, no, jest tam barak, który jest barakiem żołnierskim. No. Ten taki jeśli barak powiedz z czerwonym dachem. Jeśli nie pieprzniecie w ciągu 2 minut, postrzelam go z pół szalówy. Brzmiał jak groźba, nie? Odpalić barak niż ich na pomoście. No, panie majorze, masz pewność, że w tym baraku nie ma cywili? Cywilów? Na pewno jest tam dowództwo, tak? Tutaj się tam odzywa Gustaw. Na pewno jest tam ktoś, kto tutaj rządzi tutaj w Barros Negros. I są tam żołnierze, a cywile... Nie widzieliśmy żadnych. No właśnie. Tato, mów tam i Chorwat, a nie. Jasne. No, kudłaty. To ja wsiadam. Pierdol się. Co? Co mam? Musimy naprowadzać? I naprowadzę do chuja. Macie jeszcze 1,5 minuty. I otwieram ogień. Nikita, naprowadzę. A jest! A właśnie, zaraz mam pytanie. Kto umie... Czy ktoś umie strzelać gorzej niż nie naprowadzę? Bo ten, kto gorzej strzela, właśnie naprowadzę, rzuca. No właśnie, bo umie strzelać z moździerza potrafi, tak? Gustaw i
Stefan. Stefan, no dokładnie. Kurwa. Geniuszek. A mówiłem, niech Pandę kieruje, no. Ja też powiem... mówiłem. Słuchaj, no ale Pandę nie mógł kierować. Kierowania łodzią. Zdawiłby się go na krześle. Nie, no to by radę będzie. Tylko musieliby się gość sobie wykonać. Możemy Pandę potrafi strzelać. Z krzaka, pół kilometra od was. Mm. Tak, pewnie. To dobra, ja mam forward obserwować na 8. Jak tam u was z granatnikami? No, panie majorze, jak tam u ciebie z granatnikiem? Zacznie teraz granatnik. Nie. Granatnik albo to jest chyba heavy weapon z tego co kojarzę. Jedno albo drugie. Mówię, że są no, tak, tak, tak. Heavy gun albo grenade launcher. Tak, 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 dokładnie. To ma ktoś więcej niż 8? Chyba nikt nawet nie brał na zero port obserwera z nas poza tobą, więc... Ale ja się pytam o strzelaniu z takich stafów. Grenade launch. Idę? 11. No to ja rzucam. Nie, to nie jest tak, że rzucasz, bo chcesz, tylko rzuca ten, kto ma mniejszą cechę. No właśnie o tym mówię. No właśnie, ma mniejszą cechę na Forward Observer. Czyli albo Forward Observer, albo Grenade Launcher. To ma niższą. Twój Forward Observer. Oh yeah. Uwaga, bo to jest test wymagający formy dobólczej na pół cechy, połowę. Ja pierdolę. A ja nie mogę nic tam dorzucić od siebie? Nie. Robi ten, ale... według zasad, robi ten, bo są potrzebne dwie osoby, tak? Procedura, wezwanie ognia. Postać wzywająca ostrzał, posiadająca umiejętność Forward Observer, musi być w komunikacyjnym zasięgu z obsługującym broń. Cel jest stacjonarny, celem jest stacjonarny punkt. Może być budynek, lecz nigdy poruszający się pojazd. Może być za to punkt, w którym pojazd może się znaleźć. Potem, podawanie koordynatów zajmuje 6 rund bojowych. Wzywający ogień może po rozpoczęciu ostrzału podawać korekty. Podawanie koordynatów jest czasochłonne i wymaga precyzji, korekcji pomiarów, zasięgów itd. Trafienia. Rzut na trafienie to zawsze test wymagający, formidable, z wyjątkiem granatników ręcznych i granatów nasadkowych, ale to się liczy nie moździerzy, tak? Tylko klasy broni. Testowana jest niższa z umiejętności użycia broni strzelającego lub forward observing naprowadzającego. No co, korekty się zaraz wrzuci. Dewiacja pocisku. Jeśli test jest nieudany, oznacza to, że pocisk spada w odległości od celu równej. Zasięg dewiacji czyli to jest 1d10 razy poniższy mnożnik dla klasy broni w metrach. Czyli, proszę bardzo, niech Nikita Stajpita rzuci sobie 1d10. Zajebiste. A tak w skrócie, to niech ekipa na łódce robi test tutaj w kamerze. 70 metrów, gdzie? To teraz ja rzucę. Chłopaki z łódki jadą w krzaki. Płyną taki info od Siergieja. 7. Bierzecie gościa, jeżeli tam jest, i spadacie stamtąd. W nas. W waszym kierunku. Ja wiem. Siedzimy i kawałek z takim... Czyli tak mniej więcej jak jest ta przystań, nie? Tak jest ten kawałek wody między przystanią a wami, to tak przed wami, przed waszymi nosami niemalże, no może jakieś tak 10 metrów od was, tak chlusnęło w wodę coś i nagle takie... Wtedy szybko Gustaw krzyczy do radia. Świeć, jesteśmy pod ostrzałem. Tak. One pierdolają do nas! Kurwa! Narodowcy! Jakby nie było, scena wyszła filmowa. Tylko, że ten film to jakaś kurwa komedia. Znaczy, melduje, że jesteśmy pod ostrzałem moździerzowym, tak? Even in fire, I still succeed. Tak, zamiast... Spadajcie w krzaki. Tak, odpływamy, nie? Po tego gościa.
płyniemy w tamtym kierunku, nie? Odpływamy w tamtym kierunku i ty cały czas siedź na radiu i mów, kurwa, jesteśmy po prostu... A my robimy z... Ten, Nikita... Pan, daj te kartki, daj te kartki. No czy właśnie, Baros Negros zaczęły się po tym, dosłownie w kilka sekund, tak? Wszędzie rozświetliły się światła. Wszędzie zaczęło się robić larum. Psy zaczęły jadać. Żołnierze... O. No po chwili zaczynam wybiegać, tak? No, no to w tym momencie Nikita poizuje palec, sprawdza wiatr i robi korektę. Mhm. Dobra, poświęcenie akcji na każdą korektę, co kolejny strzał pozwala na redukcję o 1 w wyniku rzutu na trafienie oraz redukcję o 1 rzutu 1d10 na dewiację broni. Korektę można wykonać po każdym kolejnym strzale. Czyli jeżeli rzucił 15, to znaczy, że musi co najmniej ile tam? Ja wiem, 6 osób. Razy robić korekty, tak? Mhm. Nie, to chyba teraz będzie rzucał. To zrozumiałem? Nie. Rzucę za każdym razem. Tak, za każdym razem. Po prostu próba mi się. I za każdym razem to jest kumulatywne. Z czego maksymalna max hit accuracy jest haubicy i moździerza to jest 14, zaś max deviation reduction dla moździerzy to jest 5. O kurwa. Czyli teraz o 40 metrów poszło się jeba. Nikita, może ja sam to obsłużę. Czekaj, jest. Jakby nie było dalej od motorówki teraz. O kurwa, znowu byłeś no ale tak, faktycznie. Bliżej, teraz walnęło, proszę ciebie, w przystań, tak? Mniej więcej tam w krzaki, w których oni szukali. No może nie dokładnie tam, gdzie ten druh był widoczny, ale... Dobra, a wy zaś podpływacie, widzicie, że teraz w trzciny jebło. Tak po prostu... O kurwa. Zrobił się taki krater, błocko, krzaki, krzyczymy, inne rzeczy wyrzuciło. Krzyczymy po hiszpańsku. Kimkolwiek jesteś, wsiadaj. Proszę teścić na spostrzegawczość. Nie wiem, czy chcę zrobić. O, nieważne. No dobra. O chuj. Widzisz tylko, że z krzaków podniosła się taka... Teraz nie wiem, jak wam to powiedzieć, żeby samemu nie pierdolnąć ze śmiechu, bo jak sobie to rozpisywałem, to brzmiało dość poważnie, ale teraz jak się zastanawiam w kontekście, to brzmi dość absurdalnie. Z krzaków wyłania się umorusana błotem zakonnica. O Boże. Spojrzała na waszą, na gwiazdę, kurwa, EPL-u, na waszej burcie i zaczęła spierdalać w przeciwnym kierunku. Krzyczy, my nie jesteśmy z EPL-u do jasnej cholery. Wsiadaj. Cześć Boże! Wiesz, kolejno? Zabiją cię do ciula. Wyskakuje ktoś po nią, czy nie? Zaczynam krzyczeć, suka, bliadz! Wybuchy, alarmy, ujadanie psów z Baros Negros. Skutecznie was zagłusza. Tate, kolejny? Kolejny, proszę bardzo. O Jezus. Ja się pytam, tate, kolejny? A co on mówi? Ostatni. Ostatni. I tutaj przy okazji jeszcze zamelduję. Panie majorze, ktoś do nas strzela z moździerza. Odbiór. Co? Z moździerza? To wracajcie! O, słyszałem, Stepan. Nie postrzelałem sobie nawet. Ale i tak źle, bo to jest na połowę 8, czyli... 8, 4 i 2 redukcji już. Mhm, to dobrze, jest coraz lepiej. To, że wszyscy już wybiegli, tak? I 2 redukcji, to dobra, to rzuć sobie teraz na dewiację. Czy zdałeś? Zdałem. Zdałeś? Aha, no to fajno. Mhm.
Okej, okay. Broń Requiem ma swoje limit cenności niezależnie od umiejętności modyfikatorów. W dodatku jest górny limit korekty. Okej. Okay. Mhm. Chłopaki, albo lecicie po to i wracacie z nią, nie wiem, ją tam bronią w łeb i bierzecie ją na pokład, albo ją zostawiacie i spieprzacie. Czy ona poszła, proszę ciebie, w ten, natomiast no wy byście musieli dobić do brzegu. No to zajmie sporo czasu. Dobra, Baros Negros, większość dobra, chłopów... Dobra, to wracajcie. Większość chłopów wybiegła z tego budynku, ale niemniej wreszcie granat tam spadł. Taki stary generał, któremu się nie chciało dupy, siedział tam i zginął. Od razu, kurwa, marszałek polny. Tak. Jennifer Lawrence. Nad Nikitą i nad Siergiejem zaczyna się takie, zabłysło takie niebieskawe światło i taki odgłos z nieba. Multikill, level up. Tak. Rank up. Master Sergeant Shooter Person, tak? A powiem wam, że wyszło dopiero po tym, jak odpaliłem Rammsteina. Ale tak, spadł ten granat, widać było tylko ten taki budyneczek, tą taką szopę, nie? Bo to jest wszystko tam drewniana zabudowa. Widać było z waszej perspektywy, jak ten kawałeczek dachu się zarwał. I w sekundę później nastąpił taki błysk, przez chwilkę takie inferno, które się rozwiało i wszystkie ściany, te dechy rozeszły się na fali uderzeniowej, po prostu zamieniając w drzazgi w każdą stronę. Puff. Ten budynek zmienił się tak jakby w patyczki po lodach, które zostały połamane, pokruszone i rozrzucone. A te, weszło. Dobra robota. Dookoła słychać wrzaski i tym podobne, natomiast w waszą stronę, panowie, już z tego wybrzeża poszły szperacze z tych wież. No to zaczynam driftować i zawracamy. No, najwyższy bieg. Okej. Okay. Driftujecie, zawracacie. W tym momencie, kiedy jesteście gdzieś tak w połowie, to widzicie, jak z tego wzgórza, gdzie żwirownia, było takie pach. I w powietrzu taka smuga się pojawiła. I mniej więcej tutaj, tak mi, no tak powiedzmy na centrum Lago Verde, tak, zapłonęła taka flara na małym spadochroniku, która zaczyna powoli opadać. No, wie pan... Będzie zabawa. Wtem z Baros Negros w waszym kierunku sypie się masa pocisków, które na razie rozbijają się o wasze burty, tak? Z karabinów głównie. Widać skąd strzelają? Tak, no z brzegu. Czy my widzimy skąd strzelają, ale konkretnie jest jakaś grusta posłać serię? No, nie, trzeba im się odgryźć, nie? No to w takim razie odgryzam się i okay. Pełna seria. Stepan, prowadzić dymny? Pozwól, że na zakończenie zrobię ci mały prezent, tak? Zrobię ci prezent, gdyż powiem ci, jak to działa. Karabin Browning 50, ponieważ jest zamontowany, tak? Jest mounted, to nie ma redukcji kości za rozrzut. O jest. Możesz wystrzelić, on nie, ma rate of fire 5, a 5 razy możesz wystrzelić. Taką długą serię, 25 pocisków z jednego i z drugiego. Jeszcze za dwie tury. Mówię, święta przeszły wcześniej, walę z obu. Tak. Niestety tylko jest redukcja z każdej puli o 1 za zasięg. No bo to jest jednak dużo, czyli 20, nie, 5, czyli 10 za zasięg łącznie będzie straconych.
Czyli 40 pocisków, tak? Którym saturujesz tamten rejon. Który? Która co? Pula kości? Słucham? Na którą serię rzucać? To jest BRT 1 do 3. A nie! Autogun? Czy to się już liczy? No jakby to powiedzieć, to już 12. Tak. Strzelasz wielkim bydlakiem, a nie jakimś pestką. Dobra, czyli 1-4. BRT 4. Świetnie, ja na autogany mam 17. Mhm. Oh shit. Czy jak masz ten serię, tak? Widzisz? Te makra? Tak, BRT 4. BRT 4. No. Burst rate 4. 40? 40. I to jest? 10 sukcesów, ale... Chwileczkę. Z 40, 10 to 30 zostaje, dzielisz na pół, jeszcze 15 przerzucasz. Oh shit. Okej. Okay. Osprojowałeś tamten rejon. Pociski, jak to z takiego wielkiego KM-u sprzężonego, po prostu zaczynają szargać całe to wybrzeże. Dookoła ciebie sypią się łuski. Przed tobą nóż cię oślepia, taki olbrzymi płomień wylotowy, czy to z jednej pięćdziesiątki, czy to z drugiej i tak dalej, tak? Jep, 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 jep. Tak po prostu aż tak jakbyś wpadł na jakąś dyskotekę. I słyszysz tylko, jak ludzie tam zaczynają wrzeszczeć, tak? Drzeć się, uciekać. I coraz mniej karabinów w waszą stronę strzela. A tym samym gwarantujesz swojej łódeczce odpłynięcie w bezpieczną oddalę. Widać jeszcze, jak coś tam się zapada, jakiś coś wybuchło, coś się podpaliło, bo co któryś to jest smugowiec, tak? Że łatwiej było naprowadzać. Więc ty, panie, po prostu zostawiłeś za sobą takie zgliszcza tam na wybrzeżu. Trudno powiedzieć, ilu ich konkretnie zginęło. Ale... Bo niektórzy, wiesz, mogli zebrać dwa pociski, niektórzy po jeden i to wystarczy, bo to ma siłę uderzenia 9. I o ile nie mieli żadnej przesłony, a najczęściej nie mieli... 30 mm stali rolowanej. Mhm. Zobaczmy sobie średnie obrażenia. 55. Czyli po prostu rozpruwasz ich na... kawałeczki. I tak się, panie, bardzo im zrewanżowałeś. Aczkolwiek czy pytanie, czy... ze strony żwirowni no właśnie. Słychać po tej twojej kanonadzie już takie odpowiadamy młodzieżem. Za daleko. No. I dookoła no was, tak tutaj, to tutaj, po jednej stronie łódki, po drugiej stronie łódki, coś wpada do wody z takim pluskiem. Plusk. I po jednej, dwóch sekundach, tak, czy to za wami, czy to przed wami, tak pierdolnęło, tak, taki słup wody i wyrzucanych w powietrze, prawda, efektów eksplozji, dymu. Seria tą flary. Zbierajcie ryby, to rozwiąże problem żywności. Żebyś wiedział, ale seria w tą flary. Nie możesz tak wysoko unieść tych KM-ów. Wziąłem zestawę. No to tak KM-em. Co? A PKM? Co? PKM. PKM. A. No dobra, no to musisz...
Znaczy pytanie, tak? Ta flara se spokojnie spada. Wy będziecie co czekać i ją próbować zestrzelić, czy jak? Bo nie, no, ja cały czas tak płynę. Spierdalasz, no. A ja staram się ją zestrzelić. No to szybciej, bo wiesz, dla ciebie wygramolić się z tej przedniej wieżyczki, chwycić swój PKM i tą flarę skosić, to już szybciej Gustaw Adolf stamtąd wybierze, tak? No dobra, no udało się wam spieprzyć, powiedzmy. No, dobijamy do brzegu, tak? Mhm. I wyskakujemy od razu. Nawet chyba tej łodzi nie ma co chować, bo nie ma czasu. Nie biegniemy tam. Nie umawialiśmy się chyba na żadną konkretną pozycję, więc pewnie do obozu, rozumiem. Mhm. No. I zobaczymy, czy tam czy ktoś tam na nas czeka może. No, Pandę. O, Pandę. Czołga się. Steven i Ben. Oni tak, no, czołgający się Pandę, Kramer i wiesz, no i Baba Żidę, którzy grają w łapki. Pandę sobie siedzi oparty o drzewo, proszę. No, a reszta... A, no i chyba Siergiej, który tam dowodzi, znaczy... Dochodzimy tam, nie? Powoli. No. No, dobra, spotykacie się, tak? No i co? Co panowie? Gdzie jest ten, po którego popłynęliście? No, to jakieś zwierzę. Zestraszyło się i pobiegło od razu. Nie chciało nas słuchać nawet. Zwierzę? Serio? Zrobiliśmy takie zamieszanie, zdradziliśmy zwierzę? No nie, no coś niby... Odzywało się, Stefan, coś mówiła? Ta łania, dokładnie. Czyli nie zwierzę, tylko zwierzyna, tak? Zwierzyca. Ciemno było, trudno powiedzieć. Ile na ile? No mówże do rzeczy, kto tam był, co był? Jakaś chyba świątobliwa, o. Tak mi się przynajmniej zdawało po tej kietce czarnej. Ale się wystraszyła, jak zaczęło coś napierdalać z nieba. Dobra, jakie są szanse na to, żeby faktycznie schować łódź? Tak obiektywnie rzecz biorąc, optymistycznie niewielkie. Całe jezioro jest pokryte flarami, jest ostrzeliwane, także wszystko widać jak na talerzu. Znaczy, jak wyżeście się schowali, no to oni widzieli, że cel znikł, tak? Natomiast wiedzą, gdzie go mniej więcej szukać. To jest kierunek, tak. Mhm. Więc, panie majorze, trzeba się będzie stąd szybko zawijać. Także po kieliszeczku i się spadamy. Obóz trzeba zwijać. Dobra, w takim razie zmiana planu. Jak... No niestety, zbieramy się, idziemy, przede wszystkim kolejny punkt, to musimy rozwalić ten most. Bo stamtąd będą wszystkie posiłki na nas szły. Mhm. No, brzmi jak plan. Sounds like plan. Okay. No, Stefan, warto było, nie? Czy wiadomo, czy jest jakaś prezencja większa, czy inna prezencja wodna na tym Lago Verde, oprócz tej naszej łodzi? Tego nie wiecie. W sensie, wy nie widzicie, tak? Bo jeśli jest taka sprawa, że jesteśmy... Nasza pozycja została... Jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie wykryta, to można rozwalić wysadzenie tej łodzi. No, to jest jakiś plan, tak? Powiedzmy, spało na ziemię, a nic po sobie nie zostawiamy. Okej.
Ja jestem za tym, żeby łódką jeszcze podpłynąć mniej więcej w to miejsce. W kierunku mostu. Most będziemy... No, most trzeba zniszczyć. Krótko mówiąc. Stąd możemy spróbować zaatakować drzwi. Jeszcze. Czyli most, żwirownia, tyle tak naprawdę nasza łódka. Jeżeli zlikwidujemy żwirownię, nie wiem, czy oni mają jeszcze jakieś takie, czy to była jedyna łódka taka tutaj, czy nie. Żeby z wody nas mogło zaatakować. Ale generalnie tą łódką, jeżeli zlikwidujemy żwirownię, jeżeli zlikwidujemy most, to jest duża szansa, że ta łódka jeszcze nam posłuży. Nie, no to spoko. Tylko chodzi o to, że po prostu nas nie... No żeby jej nie odbili i po prostu nie wykorzystali przeciwko nam, bo to już bez sensu było. Nie, no jasna, jasna sprawa. Okej. Okay. Ewentualnie ją zostawić gdzieś i zaminować. Oczywiście, kurwa, że zaminować. Dobra, czy w tym miejscu, bo tutaj płynęliśmy, czy jest jakieś miejsce, gdzie można schować też łódkę? Tak tymczasowo? Mistrzu gry, bo byliśmy. To znaczy, tutaj. Teoretycznie, jak to wygląda? Wszędzie możecie na wybrzeżu ją schować, tylko problem jest taki, że tutaj byliście w zatoczce. Na tyle ta zatoczka była komfortowa, że nie musieliście łódki wprowadzać w głębokie chaszcze na mieliznę. Bo zawsze się ją da ukryć w trzcinach. Z tym, że w trzcinach będziecie musieli być na takiej płytkiej wodzie, żeby tą łódkę z kolei wyprowadzić, to jest dużo roboty i upierdliwości, bo to jest jednak ciężki sprzęt. Więc wyobraź sobie, że wypychasz taką kilkutonową łódź, tak? Pancerną. Bo ile ona sobie stoi w zatoczce, to jest okej. Jeżeli ona wpłynie na mieliznę, na brzeg, w chaszcze, to jej wypchnięcie, jeżeli będziecie chcieli na przykład się ewakuować czy coś, no to niestety będzie bardziej problematyczne. Nie będzie takich opsiów, że wskakujemy i odpływamy. Czy jej zakamuflowanie ma sens? Na moje oko po prostu... Zależy, co chcesz z nią zrobić. Zakamuflowanie na tyle... Znaczy tak, jeżeli oni będą szukać, tak, to tobie to podpowiada zdrowy rozsądek. Wiedzą, że jesteście po tej stronie, się ukrywacie. Jeżeli przejdą tutaj brzegiem, no to w końcu ją i tak znajdą. No jasne. Nie, mi chodzi raczej o to, że puszczą kolejne w brzegu. Nie, no to też to się da, tak? Da się zamaskować, tylko wtedy tracicie taką przewagę z tą łódką, że na przykład skakujecie na nią i od razu odpływacie, tak? Trzeba będzie sobie zaplanować zawczasu jej użycie, żeby ją z powrotem wypchnąć na wodę. Dobra, płyniemy. Płyniemy w tym kierunku w takim razie. Wskakujemy na łódź, płyniemy w tym kierunku. Stąd najpierw ostrzelamy żwirownię. Potem ktoś może ewentualnie, nie wiem, odpłynąć trochę tą łodzią, jeżeli... gotowy do użycia. A druga grupa, gdzie może nawet w tym samym czasie dwie osoby są potrzebne tutaj do artylerii. A druga grupa idzie na most w tym samym czasie, tak. Natomiast Siergiej to, co jeszcze robi, to idzie na łódkę i uruchamia radio. Może jakieś wskazówki usłyszę. No cóż, radio udało ci się uruchomić. Natomiast wiesz co, to będzie zwykły test szczęścia, czy coś usłyszysz. Czyli K20 rzuć sobie. Okej, okay, całkiem nieźle. Czego się dowiadujesz? Jest całkiem niemały ruch w
wzywane są ekipy, prawda, do zabezpieczeń tutaj w brzeża. Nawet słyszałeś, że podprzystań, czołg przyjedzie. Respekt 9. No, generalnie jest... znaczy, przez to radio jesteś w stanie podsłuchać przede wszystkim takie na szczeblu drużynowym, tak, komunikacje. Natomiast nie na szczeblu oficerskim, bo to już jest szyfrowane i praktycznie zmienili, odkąd się zdradziliście, to zmienili swoje tam, czy to kody, czy właśnie sposoby szyfrowania. Jasne, dobra. To znaczy, że mamy mało czasu, tak. No i tyle. Zbieramy się, wskakujemy na łódkę i płyniemy w to miejsce. Mhm, no dobra. To tutaj moglibyśmy skończyć na dzisiaj. I potem akcja zniszczenia mostu będzie na kolejnej sesji. A wy się do tego możecie przygotować.